nie tylko szanuje wolność słowa, ale także w praktyce tą wolność słowa kultywuje. Natomiast oczywiście spotykam się z osobami, dla których wolność słowa oznacza tak, wolność dla mnie, ja mogę bliźniego opluć, tylko ażeby inni nie mogli z tego prawa korzystać, jeśli mają inne poglądy niż ja. To też nie jest zjawisko nowe i wielu ludzi, nie tylko z mediów, z opozycji, wskazywało, że obecna władza, zamiast jednoczyć naród, to go dzieli. No jak to mówią ludzi pierwszego i drugiego sortu. Zapewne mnie by chętnie zaliczono do drugiego sortu z moimi poglądami, ale słusznie ludzie protestują przeciwko próbom tworzenia z narodu polskiego, z jego społeczeństwa obywatelskiego, coś na wzór party, gdzie pierwszą klasą, ludźmi pierwszego sortu, pełnoprawnymi, byli spartiaci i byli periodykowie, którzy nie mieli praw politycznych, chociaż nie można go było zabić, mieli prawa osobiste, prawda? I niektórym by się takie podziały bardzo podobały, prawda? Ale od czasów rewolucji francuskiej utrwalił się model demokracji, gdzie wszyscy obywatele równi są wobec prawa i każdy może w ramach tego prawa korzystać również z prawa do swobody wypowiedzi, nawet jeśli te poglądy, opinie, sądy komuś się nie podobają. I ja konsekwentnie stoję na stanowisku, że przysługuje mi to prawo i będę z niego korzystał. Staram się to czynić w sposób w miarę kulturalny, bez obrażania kogokolwiek, bez naruszania cudzego prawa, jak również szanuję prawa innych do wyrażania swoich poglądów daleko odmiennych od moich praw. Byle nie szerzyli szowinizmu, nietolerancji, aby nie usiłowali tworzyć z narodu kasty, z których jedni będą pariasami służyli tej najwyższej uprzywilejowanej kaście. Historia już to, że tak powiem, dawno skompromitowała, prawda?